wiesz, walił taką rolę. Powiedziałem, że wiedziałem, że to już będzie to, nie? Piękny, czarny, wygoniński kart. Wygonień spełniony. Siemano, siemano. Witam Was prosto z lasu. Kolejna zasiadka, kolejna przygoda. Trochę większa woda, trochę ciekawsza, trochę bardziej tajemnicza. Znajdujemy się na łowisku na jeziorze Wygonin. Pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda nasze stanowisko. Mamy stanowisko numer 14. Tak wygląda droga dojazdowa. Tutaj jest zjazd, rozwidlenie dróg, tutaj się jedzie dalej. Ale nasze stanowisko jest stanowiskiem ostatnim, bo to stanowisko 13 już jest przeprawowe, więc tylko dojazd jest do 14. Tam oczywiście jest 15. I mamy tutaj zejście. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jest klimacik, bo siedzi się w lesie. Także dla wszystkich, którzy lubią klimatyczne łowiska, jeziora, to Wygonin robi robotę. Tutaj nasze stanowisko numer 14. Tutaj Robert coś tam się bawi. Tutaj klasyczny podlaski trunek. Tutaj nasz namiot. Tak wygląda nasza woda. Nasze stanowisko. To oczywiście podbierak. Tu moje wędki, tam Roberta. I tak właśnie wygląda cała woda na stanowisku numer 14. Siemanko, witam Was po pierwszej notce. Klasycznie po pierwszej notce nic się nie działo. Ale nie nagrywałem żadnego wstępu, bo pogoda była jaka była, przywitał nas deszcz. Przyjechaliśmy dość późno, zarzuciliśmy, zanim rozbiliśmy obóz, to już było ciemno, więc te wędki też były zarzucone w jakiś tam sposób taki, żeby po prostu były zarzucone. Przez noc nie działo się nic. Trochę sobie porzucaliśmy liperem, sprawdziliśmy te głębości. I tak naprawdę cały tutaj brzeg wygląda, że idzie od brzegu po prostu w dół, czyli polodowcowe jezioro jest głębokie. Zaczyna się tak szybko, tak 3, 4, 5, 6 i równomiernie to tam sobie schodzi. W planach mamy łowić rzutowo, więc wszystko będzie rzutowo. Też nie wrzucimy się na jakąś bardzo głęboką, jakby tą głębokość, tak, żeby było bardzo głęboko. No ale do jakichś tam 8, 10, 12 metrów będziemy sobie dorzucali. Dzisiaj już na to plan jakiś większy jest. Będziemy rzucali, a zresztą w sumie zobaczycie zaraz, jak będziemy rzucali. Jeden zestaw będzie położony troszeczkę dalej i dwa zestawy będą położone tam na około 100 metrach. To już jest ponad 8 metrów głębokości. Zestawy mam położone w sumie, wszystko jest na squida. Jeden jest to właśnie Bolsena squid z podwieszoną kukurydzą. Drugi to jest Bolsena squid z podwieszonym popkiem Fatal Attraction, czyli taki banan śmierdzący. I trzecia to jest Bolsena squid, fioletowy popek na sztywniaku. No taki plan jest na sam początek. Jest dzisiaj czwartek, plan, siedzimy do niedzieli, więc plan na to taki jest. Nęcone mamy orzechem tygrysim i przynajmniej ja nęcę orzechem tygrysim i właśnie squidem z Massiva. Specjalnie nie brałem żadnych jakby tutaj żadnej kukurydzy, żadnych małych frakcji, żadnych konopi, żadnego peletu, bo jest tutaj trochę tego leszcza i chcę to wyeliminować w 100%. Jak na razie się udaje, bo nie ma żadnej ryby. Ciśnienie na wykresie dosłownie cały czas równo do góry, teraz jest jakoś 1030. Ciśnienie jest wysokie, no ale nie szukajmy wymówek. Woda jest piękna, miejsce jest piękne, pełno jakby tutaj dziczy, zwierząt i jest super, więc szukamy wymówki, zrobimy dzisiaj robotę i zobaczymy, co się będzie działo, więc na bieżąco będę dawał Wam znać. Co, o tyle też dobrze, że robiliśmy rezerwację przez Booking Fish Warka, bo wiemy, że na naszym stanowisku przez 3 dni przed nami nikt nie siedział, tak? Że nie mamy tego przenęconego i często jest tak, że jak przyjeżdżamy nad wodę, nie wiemy właśnie, czy było nęcone, czy nie było nęcone, przyjeżdżamy i zaczynamy futrować i się okazuje, że ta ryba nie po prostu tego nie zjadła jeszcze z wcześniejszych jakby osób, które tutaj były, więc u nas 3-4 dni nikogo na pewno nie było, więc tak jakby ten Booking Fish, ta jakby ta strona, ten system rezerwacji tutaj bardzo nam jakby ułatwił to, że możemy sobie zerknąć, kto przed nami był, czy właśnie ktoś był. Zobaczymy, będziemy nęcili i zobaczymy, czy coś się będzie działo, czy ten film w ogóle powstanie. Jak powstanie, to jak już oglądacie, to znaczy, że coś się wydarzyło. A dzisiaj jest czwartek,
Dzisiaj jest premiera też filmu z zawodów, także mam nadzieję, że premiera Wam się podobała. Jak nie oglądaliście, to też zapraszam do oglądania. I zabieramy się za nęcenie. Jesteśmy już po drugiej dobie i niestety nie dzieje się nic, nawet leszcze nie wchodzą. Na całej wodzie w sumie nie dzieje się nic. Ciśnienie jest około 1035, więc bardzo wysokie. Jedna wędka, którą mamy, ja i Robert mamy tak samo w sumie zarzuconą na jakieś tam 116-117 metrów. Tą wędkę od wczoraj zostawiona została. Jej nie przerzucamy, ona jest dalej, zostawiamy tam, żeby była trochę ciszej. I tutaj dwa zestawy mamy na tych samych długościach, około 100 metrów. No i tam właśnie donęcamy i przerzucamy tylko te dwa zestawy i ten jeden dalszy zostaje i zobaczymy. Jutro, jeżeli nic nie będzie się nadal działo, to myślimy nad zmianą planów, bo już ciężko cokolwiek wymyśleć. Sąsiedzi też słabo, bo też nie łapią. Na wodzie też nic nie słychać, więc próbujemy. No. Mamy towaru ze sobą, więc podjęliśmy decyzję, że będziemy po prostu donęcali. I zobaczymy. No. Siemanko, witam po kolejnej dobie, już trzeciej. Niestety żadnych dobrych wiadomości nie ma. Ciśnienie z 1035 podskoczyło na 1040, nie dzieje się dosłownie nic. Plany, które mieliśmy i które sobie założyliśmy, są wykonywane. Przedwczorajszą nocą przerzucałem dwa zestawy i mocno były nęcone, a te bliższe, a jeden dalszy był po prostu zostawiony. Dzisiaj go zwinąłem i dzisiaj te dwa zestawy bliższe nie są nęcone, tylko donęcałem już na ten dalsze, na te dalsze jakby miejsce. Po 3-4 godziny spompowania, 4 dni, to i tak człowiek zmęczony jest z tego wszystkiego. Najgorzej, że właśnie nic nie bierze, ale to jest normalna rzecz i pewnie nie jeden z Was ma tak, że jedzie na ryby i nic się nie dzieje. Już ma różne rozkminy, co tu zrobić, co tu nie zrobić, jakieś rozmyślenia. Wydaje mi się, że jakby w takich skrajnych momentach po prostu trzeba się trzymać jakby tutaj tego planu, który sobie obraliśmy i sztywno go wykonywać, więc my sobie zaplanowaliśmy taki plan, jaki mieliśmy i się trzymamy jego. Nic się nie dzieje, póki co została nam ostatnia nocka, jutro o 12 kończymy i można powiedzieć, że za przeproszeniem dostaliśmy w wygonina, ale najważniejsze to mieć jeszcze nadzieję, my taką nadzieję mamy. Ja tak jak mówię, teraz przed wieczorem to ponęciłem z 3 godziny małym spombem, więc tym malutkim nie jest tak łatwo i trochę człowiek się podenerwował, trochę się zmęczył już i generalnie cały ten wyjazd to była ciężka praca, więc już mogę takie lekkie podsumowanie zrobić, zobaczymy też co będzie się działo po nocy, ale ciężka charuwa, tak? Bo to nie jest tak, że się wywiedzie pół godziny, godzina i ma się cały dzień spokój, tylko tak naprawdę wstajemy z rana, jemy śniadanie, jest jakaś godzina 12-13, zaczynamy spombować, zaczynamy zarzucać zestawy i każdy z nas ma po 3 wędki. Zanim to się skończy, jest jakaś godzina 17, czasami nawet do 18, to zależy jaki mamy plan, ile chcemy tego zarzucić, więc teoretycznie wstajemy, jemy śniadanie, nęcimy do 18, po 18 sprzątamy, to wszystko ogarniamy, wsiadamy właśnie zjeść obiad, kolację, bo tak to można nazwać, sobie coś tam podrinkujemy, rozpalimy ognisko i kładziemy się spać, tak? Najgorsze jest to, że po nocy, ja lubię po prostu położyć się spać i wstać jakby w nocy z braniem, tak? A niestety budzimy się rano, jest napier, znowu to samo i wstajemy, jemy śniadanie, porozkminiamy co tu zrobić, co tu można zmienić i tak naprawdę każdy dzień wygląda tak samo. No ale mówię, ostatnia robota została zrobiona, jest jeszcze nadzieja i nadzieja umiera ostatnia, więc teraz właśnie siadam do jedzonka, bo Robert zrobił pyszne jedzonko, gołąbeczki i siadam do jedzonka i jakieś piwko się wypije. No i będziemy palili ognisko, jedli kiełbaski, będziemy myśleli co tu mogliśmy zrobić inaczej, bo mówię, to ciśnienie. Oj, chyba dobrze usłyszeć ten dźwięk, ale to łabądź. Łabądek.
No dobra, tak czy siak robota zrobiona, została ostatnia nocka, więc widzimy się później. Słuchajcie, coś pięknego. 4 doby, już się pakujemy, no nie wiem ile, 15 minut zostało. I rolka, niesamowita rolka, jest w niebo wzięty. Czekaliśmy tylko na jedną rolkę, na jedną. Już nadziei to w ogóle nie było, pociąg wyjechał w ogóle, zobacz. Ma głębiny, nie? Patrz. No, czuję to. Ja już go tutaj holuję leciutko. Bo on się pokazał, nie? Ja nie lubię, jak się pokazuje u góry karp. Patrz. To jakoś dziwnie, tak bokiem, co nie? Nie wiem, no. Albo już jest zmęczony i się wykłada. Nie jest dużo. Nie, wiesz, nie wiem, czy jest dużo. Może tu są silne po prostu, tak? Bo każdy mówi, że się silne. Ale malutka taka, wiesz, 4 kW to nie jest na bank, nie? Rolę walił. Wiesz, walił taką rolę. Ja wiedziałem, że to już będzie to, nie? To mi się nie będę zapeszał, bo 10 kilo, a bardzo silny ryby, to wiesz, to będzie wstyd. No i chciałem, żebyś podebrał, nie? Żebyś się nie podniecił za mocno, bo sam byłem podniecony. Siemanko, słuchajcie. Dramat na wygoninie, 4 dobowy się skończył. Już się pakowaliśmy, już wędki zostały w wodzie, już mieliśmy wszystko wrzucać do busa. I piękna, ostra rolka. Piękna walka. Adrenalinka jest. Ciśnienie podniesione, nie wiem do ilu. I piękny, czarny, wygoniński karp. Już spróbuję wam go pokazać. Jest taki mały. Taki. Czarnuch. Piękna ryba. Sen się spełnił. I my, tak jak mówiłem, nie ma co się poddawać do ostatniego momentu. Trzymaliśmy nasze miejscówki. Ta wędka leżała 2 doby. I to, co było zakodowane, to, co było zaplanowane, to trzymaliśmy się tego. I jak widać, nie ma co się poddawać w każdej jakby tutaj dziedzinie życia. Jest. Spełnił się sen o wygonińskim czarnuchu. Robimy jakieś środki, będziemy wypuszczali to piękną rybę. Piękna, czarna. Już pomarańcz wchodzi, jesienne kolory. No coś pięknego po prostu. Ja jestem w niebo wzięty. Przyszedł czas wypuścić tego pięknego karpia. Jesienny. Jeszcze może uda mi się raz go podnieść. Jest piękny. Taki kurde. Już jesienny. Dobra. Wypuszczamy. Karpiku. Już wiedział, ile szczęścia nadałeś. Piękny. Wracaj do siebie. Coś pięknego. Dzięki. Siemano, słuchajcie, już emocje trochę opadły. Już jesteśmy na powrocie, właśnie byliśmy się zameldować na przystani. Emocje trochę opadły i tak jak mówię, sen się spełnił, wszystko się udało. No, zestaw leżał 2 doby i od razu może tak, nie nagrałem przebitek, bo byłem kurde w szoku, po prostu nie byłem gotowy na tą rybę, wszystko miałem pochowane, aparat gdzieś był tam wrzucony, baterie gdzieś tam były, po prostu nic nie było gotowe. Nie nagrałem żadnych przebitek, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale byłem po prostu w silnych emocjach, wszystko się udało. Na co też ryba wzięła, to od razu powiem, bo z Massiva właśnie Bolsena Squid podwieszona żółtym popkiem Fatal Attraction, to taki mój killerek, lubię właśnie na to łowić. Przypon był łabaniec, była zdjęta otulina i później to właśnie była plecionka w otulinie, jakaś skordy, hookling, coś tam, coś takiego. Na głębokości było około 80 metrów, bo to była wędka, do której nie mogliśmy dorzucić już dipperem, więc tej głębokości dokładnej wam nie powiem, ale między 8 a 10 metrów, czyli tak jak i Arek Kraszewski mówił i wszyscy mówili, którzy tutaj byli,
że po prostu nie bać się tej głębokości i że nie trzeba wcale łowić tutaj na 2-4 metrach, bo to ryba często trzyma się tych głębin, tak? Wszystko się udało, pakujemy się, 500 km przed nami. Jeżeli się podobało, to zostawcie kurde lajka, zostawcie subskrypcję, bo jeszcze sporo filmów przed wami, będą fajne miejsca. Mam nadzieję, że filmik się podobał, troszeczkę inny, troszeczkę dramatyczny, ale tak też te ryby wyglądają, nie zawsze się łowi, nie zawsze łowi się dużo i ta jedna ryba zrobiła nam cały wyjazd, także dzięki jeszcze raz, zostawcie suba i pozdro.